Alan Kwieciński dla portalu Fight Sport. Alan, dawno się nie widzieliśmy, nie było cię po Fame MMA, ale w końcu mamy okazję porozmawiać. Jak samopoczucie? Dobry wieczór wszystkim. No nie było mnie, wiesz, co mnie nie było. No sam musiałem sobie to wszystko w głowie ogarnąć i poukładać i chyba dalej mi to siedzi w głowie. No długo mi będzie się działo, dopóty nie po prostu nie będę wiedział, że będę miał rewanż, nie będzie ustalony na 100% rewanż. Do tej pory będzie mi się działo w głowie, ale w końcu już ponad dwóch tygodniach ruszyłem w końcu, jak to się mówi, dupę i powiedziałem, no chyba koniec tego kurwa siedzenia i wiesz, i tego załamywania się, bo tak naprawdę ciężko było w głowie, no ciężko było to wszystko w głowie kurwa układać i jedna głowa, sam wiesz, jeżeli głowa nie zagra z ciałem, no to może być najlepszym mistrzem, a jeżeli głowa danego dnia nie zagra z ciałem, to jest dupa, nie? To wróćmy do miłego akcentu tego pojedynku, bo tak, większość ludzi, myślę, że każdy, kto troszeczkę ma pojęcia o MMA, uznał, że to był pojedynek, który był najlepszym sportowo pojedynkiem na gali Fame MMA 6, tak? No bo to trzeba tak ocenić, że sportowo daliście naprawdę dobrą walkę. Do tańca trzeba dwojga, twoje umiejętności są znane, ale Arek też zaskoczył dobrym przygotowaniem do tego pojedynku. Słuchaj, on mnie niczym tak naprawdę nie zaskoczył. Tak naprawdę każdy jest silnym chłopakiem, bo odczułem to, jest silnym chłopakiem, ale powiem ci, że naprawdę niczym mnie nie zaskoczył. Ja popełniłem mnóstwo błędów, walczyłem, jak to się mówi, z automatu. Nie zrobiłem nic, co żeśmy zakładali w planie, co ja sobie przede wszystkim przed tą walką zakładałem. Nie wykonałem ani 1% z walki, nic nie, czyli podczas z planu, nic nie wykonałem. Żebym ja, Stójkowicz, kurde, pchał się w parter, nawet sam jeszcze szczerze mówiąc, przysięgam, że jeszcze nie oglądałem walki, nie analizowałem jej, ale z tego, co mi opowiadali, coś tam mi wysyłali, jakieś skróty, to jak ja zobaczyłem, jak go kupnąłem, wziąłem lewy prompt i low kick mu zasadziłem, to go kurwa przesadziłem o... Po dobry metr przestawiłem, nie? I wiesz, gdybym ja dalej realizował ten plan stójkowy, to sądzę, że ta walka by nie potrwała pełnego na pewno dystansu. I mówię, no, nie wykonałem ani 1% z planu, który żeśmy sobie zakładali z narożnikiem i tak dalej. No, jestem sam na siebie wkurzony, mogę tylko sam na siebie, jak się mówi, kurde, być zły. Ale mówię, mam nadzieję, że kibice chcą to z powrotem zobaczyć, kiedy ja już po prostu będę wszystko poukładane w głowie, kiedy to wszystko minie, bo naprawdę to, co jako ja miałem presję w głowie i to, co się działo przed w galą, w trakcie gali i mówię, w hotelu, co się działo, to po prostu była masakra, nie? Właśnie, do nikomu tego... nie życzę takich, jak to się mówi, nie to, że warunków, bo jeśli chodzi o włodarzy i właścicieli, powiem wam, że oni naprawdę stawiali, kurczę, chcieli do tej walki zrobić wszystko, żeby to wszystko doszło do skutku i jakie oni starania w to włożyli, to ja naprawdę się łapałem za głowę, co oni cudowali, więc mówię, no fajnie, że to się wszystko odbyło, bo te wszystkie przygotowania i wszystkie te starania poszły na marne, więc fajnie to się odbyło, ale też się odbyło to się, kurde, w jakimś stopniu, kurczę, kosztem moim w głowie i mówię, no mam nadzieję, że to się jednak wszystko, kurczę, minie i będę miał dane mieć zrobienie rewanżu. To na spokojnie przeanalizujmy. Znaczy mnie zaskakiwało, bo komentowałem tą galę w międzyczasie sobie gdzieś tam z internautami i mnie zaskoczyły, ja powiedziałem, że ty przegrałeś przez własne błędy tak naprawdę, czyli to uparte pójście po Balachę, potem po Taktarowa, po tego typu techniki, które są tak naprawdę obwarowane dużą dozą, jakby to powiedzieć, pracy parterowej, a ty nie jesteś człowiekiem, który wywodzi się z parteru. Chciałeś coś nie, słuchaj, udowodnić? Już momentalnie. Czy ty chciałeś coś udowodnić ludziom dookoła, że jesteś już tym zawodnikiem parterowym, że potrafisz? Czy to z tym ta presja się wiązała? Nie, powiem ci, że ja naprawdę miałem, za przeproszeniem, gówno miałem w głowie, nic nie miałem w głowie. W ogóle nie myślałem podczas tej walki, gdzie na treningach naprawdę mi to wychodziło. Naprawdę mi to na treningach wychodziło. I właśnie przez to, że ja kurwa w ogóle nie musiałem w tej walce, głupie dokręcenie, kurde, nadgarstka wystarczyło. Głupie, kurcze, gdzieś ja tam no, miałem przy tartarowie, miałem, wiesz, ciągnąłem gdzie tam nogi, miałem z tyłu. No mówię, takie proste błędy, gdzie ja naprawdę nie myślałem w tej walce. Sam na siebie byłem zerwany. Mówię, gdybym, kurczę, miał wszystko poukładane w głowie, całkiem inaczej bym to poukładał. I nie to, że ja chciałem coś komuś udowadniać,
Tylko też może zobaczyli ludzie, że też się nie boję tego parteru, ale mówię, no całkiem inaczej walka ta miała wyglądać. Ja Całkiem inaczej. znam Ciebie dobrze i pamiętam też tam sytuację jedną, też miałeś jedną przegraną walkę, dość dyskusyjnie, tak bym powiedział. Moim zdaniem wtedy jej nie przegrałeś, o ile się nie mylę, to było chyba w Gdyni chyba, o ile się nie mylę, tam miałeś taką walkę. Fajnie, Natomiast na fajnie. na Fenie, tak. Natomiast jest Tak. 2 tygodnie po walce, ale jeszcze w takich emocjach Cię nie widziałem. Słuchaj, no kurczę, ja już ponad 2 tygodnie, te emocje dalej będą siedziały, dlatego też dużo, dużo portali, czy ty też pisałeś do mnie, nie odpisywałem Nie, na spokojnie, to SMS-y, na wiemy. wiadomości telefonicznego, czy bardzo przepraszam, ale też mnie zrozum, dalej siedzą we mnie emocje, no bo kurwa, no to siedzi we mnie w głowie i będzie długo siedziało, dopóki mówię, dopóki nie dostanę SMS-a, że będzie ten rewanż, że to się na 100% odbędzie, kiedy to całe kurwa gówno minie tak naprawdę, wiesz, no chcę tego, bardzo chcę, ale dopóki sobie nie pogodzę wszystko w głowie, to dopóki się nie odblokuję, tak jak dzisiaj też stawiłem Instastory, takie mi przypomniało, Facebook mi przypomniał takie też wrzutkę. Wtedy miałem parę, wiem, że z 2 lata temu miałem już też takie, miałem zacięcie, taki błysk wokół, a wiem, że od jakiegoś czasu brakuje mi takiego zacięcia, że potrafiłem nieraz iść na salę i mówię, kurde, kiedy ten trening się skończy, nie? A nie powinienem tego, nie powinienem tego takiego czegoś mieć. Ja kiedyś, kurde, naprawdę już się mogłem doczekać, kiedy ja pójdę na salę, a wiem, że od jakiegoś czasu mi, kurczę, brakuje takiego zacięcia, takiego błysku wokół. I chyba nawet wczoraj też oglądałem, wczoraj czy wczoraj oglądałem Rockiego 3, że naprawdę, może mi brakuje właśnie takiego, kurczę, znowu takiego, wiesz, bestii, takiego budzić, kurwa, w siebie wewnętrznie, wiesz, tego. I powiem ci, że gdzieś to chyba nie to, że się wypaliłem, ale kurczę, no brakuje mi z powrotem tego, kurde, chyba głodu i tak dalej, ale no muszę sobie wszystkim poukładać to w głowie, wiesz? Ale ważna rzecz, bo tak, Dostanie. teraz jest kwestia taka, że twoja partnerka jest w ciąży, tak? Dowiedziałeś się, że to nie Dokładnie. będą już, że to nie będzie jedno dziecko, a dwójka dzieci. No, Tak, człowiek no z tego dużo się może akurat bardzo cieszę, przetrzymać ale i wiesz, to. planowaliśmy jedynkę, a tydzień przed dokładnie w poniedziałek się dowiedziałem, że to będą bliźniaki. To też mówię, spłynęło na mnie też jak grom z nieba taka wiadomość, ale się cieszę, no to jest podwójne szczęście. Jak to się mówi, dwójka już z głowy będzie i wiesz, nie będę musiał kolejnych tam 2 lat się bawić w pieluchy, tylko we mnie już, jak to się mówi, Za jednym za jednym zamachem. razem. Cieszymy się obydwoje akurat z Dagą, więc mówię, no ale no też taka wiadomość, jakaś też obawa w pewnym momencie była na pewno. A to, że wiesz, mówię, planowaliśmy jedno, a to, że jest dwójka, to też jest z tym oczywiście, ale mówię, jak ja się tylko dowiedziałem, też mi to się działo w głowie. No co no. Mówię, dużo, dużo takich informacji, kurde, wiesz, dużo takim ciśnieniem miałem na głowie, bo co? Arek, co on, kurwa, miał tak naprawdę na głowie? Wygram albo przegram, wygram to będzie zajebiście, przegram też nic nie zostanie, bo biję się z dobrym zawodnikiem, tak? A tak naprawdę on zero z presji miał na głowie. Ja miałem tą presję, że i też miałem to na przykład przed walką, wiesz, wpływały do mnie takie myśli, a co się stanie, jeżeli przegram, nie? Wiesz. Mówię, no ciśnienie w głowie miałem niesamowite, sama ta otoczka. Mówię z tą koroną, bo mieliśmy hotel dla siebie, wszyscy zawodnicy, tam operatorzy i tak dalej, mieliśmy wynajęty hotel dla siebie. I to, że wiesz, okrążeni przez policję, nie mogłeś zejść, kurczę, bez maseczki, przed walką, samą walką myślałeś o tym, czy masz maseczkę i masz rękawiczki na sobie, czy a nie, kurwa, się skupić na walce. Jakbyś szedł, kurde, bez rękawiczki, albo bez rękawiczek, gala momentalnie odwołana, ktoś by ci cyknął fotę z ukrycia i masz chuj po walce, po gali tak naprawdę, nie? Więc o tym też musieliśmy bardzo myśleć, musieliśmy restrykcyjnie przestrzegać tych zasad wszystkich, a nie, kurde, tak naprawdę siedzieć sobie z narożnikiem i musimy być rozdzieleni po pokojach, a nie tak naprawdę siedzieć z narożnikiem swoim i myśleć, kurczę, i skupiać się, jakiś gameplan, jeszcze coś tam, jakieś ostatnie słowa, a my musieliśmy tak naprawdę siedzieć, kurde, tak samo, tak naprawdę cały czas w hotelu i myśleć o tych rękawiczkach i o maseczce i przestrzegać co chwilę SMS, że siedźcie w pokojach, bo zaraz pochodzą po pokojach policja, siedźcie w pokojach i wiesz, no kurwa, no nie to, wiesz, nie to jest, kurde, potrzebne przed walką, nie? Ale to też dobry sprawdzian psychiki mimo wszystko, tego wszystkiego, że jednak wytrzymaliście to, że udało się wyjść, udało się stoczyć z różnym wynikiem, no dla ciebie negatywnym, tak? Ale z kolei dla Arka z pozytywnym on się z tego cieszył. On też zaznaczał, że w pewien sposób i rozmawiałem z jego trenerami, jego trenerem jednym po samej walce,
powiedział, że bardzo się ucieszyli, że poszedłeś w parter, bo powiedzieli, że gdyby to była stójka, to mieli poważne obawy, tak? Natomiast pójście w parter było, oni powiedzieli, że ty popełniłeś błąd i to była jakby melodia i woda na młyn Arka, który był bardzo dobrze do tego przygotowany, tak oni twierdzą, tak? Słuchaj, gdybym ja naprawdę, gdybym ja dokręcił chociaż ten nadgarstek, to bym połamał łokieć, nie? Połamałbym mu ten łokieć, wystarczyło tylko dokręcić ten nadgarstek do góry, a ja kurwa wiesz, no nie myślałem w walce, nic, naprawdę nic, ja na narożnika nie słyszałem, nie słyszałem przede wszystkim kawałka, do którego wychodziłem. Czyli No ja było... nie widziałem, kurwa, nic nie słyszałem. Jeszcze wychodzę, jakaś baba mi się kurde drze z obsługi, oczywiście wiesz, to była jej praca, ale jakaś drze mi się, gdzie ja próbuję się nakręcić, a ona mi, wychodź już, no już, i drze mi się kurwa z boku, ja krzyknąłem, mówię, kurwa zaraz, nie? I wiesz, próbowałem się jakoś nastroić albo coś, no ni chuja, no takie były warunki, że... Ale no mówię, no też to była ich praca i modlę się tylko i mam nadzieję, że dadzą mi ten rewanż i Arek nie spełnia dupy, bo uwierz mi, do tego już się tak przygotuję, że nie to, że ja go też lekceważyłem albo coś, no absolutnie, ja nikogo nie lekceważę, ale mówię, no wiedziałem, że mam większe umiejętności i nie to, że go zlekceważyłem, tylko sądziłem, że sobie z nim poradzę na przestrzeni tych rund, nie? No ale mówię, no głowa nie zgrała z ciałem i Alan. no to tu nie będę się tłumaczył więcej, no bo, przepraszam, no bo co tu więcej mówić, no stało się, to się stało, mam nadzieję, że tylko modlę się o ten rewanż i będę chciał go i tyle. I mam nadzieję, jeszcze że zapytam cię, odkupię. Dużo osób też wiesz, dużo osób też kurde, kurde, kupony poszły się walić przez ciebie, wiesz, dużo takich wiadomości. Trzeba było To nie też mi grać. kurde jakoś tam w psychice, no, w psychice odbiło, jak to się mówi, ale tak mam nadzieję, że mówię, wszystko sobie pogodzę teraz w głowie i wrócę silniejszy i wrócę na tą ścieżkę, jak to się mówi, zwycięską, bo wiem, że mnie stać to na to i po prostu wszystko muszę sobie w głowie pogodzić, bo tak naprawdę głowa walczy w walce. Ja Mogę myślę, być zajebiście przygotowany, a jeżeli coś kurwa nie zagra, no to jest dupa. że to jest banał oczywiście, kiedy się mówi, że to jest tylko sport i trzeba tak do tego podejść, bo patrząc na sytuację, która dzisiaj jest, to tak naprawdę ty jesteś szczęściarzem, który miał szansę jeszcze stoczyć walkę w tak nieprawdopodobnych okolicznościach, bo to, co się działo, no to przejdzie do historii też, tak? Nie będzie już drugi raz takiej gali, tak myślę, i myślę, że nie będzie takich Oby, okoliczności. oby. Oby nie było takich okoliczności, jakie my mieliśmy, nie? Tam ludzie gdzieś tam podnosili, że ty powiedziałeś po walce w adrenalinie, w zdenerwowaniu, bo ja też to rozumiem, że przeszkodziło ci to, że cię policja zatrzymała. Słuchaj, jeżeli chodzi a propos właśnie tego policji, ja jako jedyny dojechałem na tego, na tą halę, na tą, gdzie mieliśmy, na tą taką kupułę. Słuchaj, wiesz co się działo? Mieliśmy taką akcję, jakby to ja opowiem akurat, mieliśmy taką akcję jak z Szybcy i Wściekli, że wyjeżdżamy z hotelu, rozpraszamy się wszędzie i zaraz dostajemy wiadomość, kurczę, gdzie mamy jechać, nie? I słuchaj, ja przyjechałem naprawdę ostatni, wszyscy już tam przyjechali, Norbert też, słyszałem jego wywiad, też o tym mówił, dostaliśmy wiadomość, gdzie mamy jechać, ja przyjechałem ostatni, oni wszyscy już poprzebierani, po rozrzewce i tak dalej. Ja tylko zdążyłem, kurczę, wejść na tą prezentację, zdążyłem się przebrać, jeszcze mi co chwilę do szatni chodzili, kiedy będę, zdążyłem się przebrać, wchodzimy na tą prezentację, Ambro już rozgrzany wszedł, trzy rundy akurat. Nie zdążyli tylko tejpować ręce i od razu do walki. No to kurwa, bez rozrzewki, bez niczego. Jeszcze mnie policja, mówię, zatrzymała, przeszukiwanie całego samochodu. Co, dlaczego, po co tu, że się przyjechali i tak dalej. Naprawdę, kurwa, nie takich rzeczy się spodziewałem jeszcze przed samą walką, nie? No tak, jeszcze no to... na przykład Krzysiu Rozpala był świadkiem tego, że mnie kurde zatrzymali, że mnie trzymali razem z Rafałem. Więc oni to mogą potwierdzić, jako ostatni przyjechałem na gal. Zawsze o zwycięstwie lub przy tak równych walkach decydują szczegóły. Być może to był ten jeden z tych szczegółów, który się złożył też. Wiesz, ja też mi akurat nie przystoi to, żebym się tłumaczył i tak dalej, bo naprawdę moje umiejętności powinny przeważyć i dużo tak twierdzi, że powinienem wygrać to z palcem w dupie tak naprawdę, ale mówię, no jeżeli ja walczyłem z automatu,
To, co się kurde nauczyłem, to co tego, co się naprawdę tak nauczyłem, to mówię, walczyłem z automatu, gdzie powinienem kurde to stójkę trzymać. Z Rogerem Garbaczyńskim też walczyłem kurde z automatu, bo gdzieś tam byłem w połowie skupiony, ale widocznie na ten automat, który wyuczony mam w stójce, wystarczył na Rogera, nie? I mówię, no, automat wtedy też kurczę, no, dyrygował i nie myślałem podczas tej walki z tym Stenculum, nie? A zapytam cię jeszcze jeden detal, który tam zauważyłem przy tej walce. Przy drugim bodajże low kicku wywróciłeś się. Czy tak ślisko było O faktycznie? Jezu. Jak on ma sędzia, ten drugi, co nie sędzią, nie. Kurde. Nie Piotrek? Mniejsza o to. Jeszcze raz. Nie Piotrek? Nie Jarosz. Nie Jarosz, tylko Brondę. O, Brondę. ten. Wypierdzielił się. Brondę tak samo się tam było tak ślisko, że masakra. Tam nie byłeś w stanie, kurwa, wiesz, kopnąć, bo mówię, kopnąłem, zaraz gleba była. No naprawdę, mata do wyjebania z automatu, nie? To Brondę też się dało się wywalił. zauważyć, bo Chłopaki, no. wszyscy mieli z tym problem, z utrzymaniem się na No. nogach. Kto kopał, od razu gdzieś tam miał problemy z tym, tak? No. No to też akurat taki niuans do poprawy, nie? No ale no mówię, no ja się cieszę, że akurat że odbyła się ta, że ta gala się odbyła, że mówię, parę złotych w tych warunkach, które teraz formują, że nigdzie nie ma, jak się mówi, roboty, że każdy, kto się mówi coś tam orze jak może, że akurat w takich warunkach, że się udało się, mówię, zrobić tą walkę. No ale no cóż, no nie na moją korzyść. Tak Mówię, bywa. Alan. będę to powtarzał na każdym, kurze, na każdym tym, na każdym sobie, że Wywiadzie. chciałbym, nie to jak najszybciej, no absolutnie nie chcę tego jak najszybciej rewanżu. Jak będę gotowy, będę czuł, że znowu obudzi to w sobie bestię, wtedy też powiem, że jestem gotowy dla włodarzy i bo to z tego, że ja teraz tego pragnę, że siedzi mi to w głowie, jak ja wiem o tym, że psychicznie nie jestem na to przygotowany. No Jeżeli tak, chodzi to o, wiesz, o jest. te warunki, co się teraz dzieje w moim życiu i tak dalej. Bo Powiedz. może psychicznie chcę, ale fizycznie i wiesz, i może motywacja chce, żebym stoczył tę walkę, ale nie mam jeszcze tego poukładane w głowie, więc mówię, no. Udało ci się w Jak będę ogóle, gotowy, udało ci się z będę. Arkiem gdzieś porozmawiać na chwilę, gdzieś tam wymienić jakieś parę zdań i powiedzieć: słuchaj, dasz mi rewanż, będzie rewanż, zrobimy ten rewanż? Nie udało mi się, gadałem tylko. Tego, gadałem, powiedziałem tylko, jak go mijałem, kurde, wiesz, szedłem do szatni, to mijałem, tylko go powiedziałem, że na pewno będę chciał rewanżu. No, on powiedział spoko, nie? Jak schodzi na stronę, on powiedział spoko, nie? Jeżeli on te słowo spoko podtrzyma, no to mówię. A potem słyszałem, że gdzieś tam ktoś mi mówił, że napina się znowu na wywiadach, żebym troszkę potrenował, jeżeli chce ze mną rewanż, już tam, wiesz, zaczyna Ale jakiś to szczypać trochę, nie? wiadomo, to są już jakieś medialne zagrywki. Myślę, że akurat jeśli chodzi o Arka, on nie będzie miał problemu z tym, żeby wyjść i toczyć walkę. Tym bardziej, że w tej pierwszej walce też sobie udowodnił, Wygrał. że potrafi wytrzymać, No, tak? spoko, ale mówię, no, chcę, mówię, chcę je na pewno do tego doprowadzić. Jeżeli on się zgodzi, to mówię, no. Chcę. Po prostu teraz na chwilę obecną chcę, a kiedy będę gotowy, to na pewno też dam włodarzom znać, dam chłopakom znać i no co, dużo mówić, no. Przede wszystkim, ja muszę czuć, że jestem gotowy. Muszę czuć, że jestem gotowy. Teraz na co czekam, to czekam na rodziny Molków. Dzisiaj byliśmy, wczoraj byliśmy u lekarza, wszystko jest w porządku, fajnie się rozwijają. Więc mówię, no teraz tylko czekam na rodziny Molków. Urodzą się, nawet Daga powiedziała sama, żebym wypierdzielił na miesiąc gdzieś z domu. Nie będzie do mnie dzwoniła, raz tylko zadzwoni dziennie. Nie tak jak wcześniej dzwoniła, później raz dziennie, czy wszystko jest w porządku. Teraz tylko będzie dzwoniła raz dziennie, słychać, czy wszystko jest ok i tak dalej. Że to też to w głowie, co się mówi, poukładał. I coś, no. Czekać tylko teraz wystarczy, aż się to kurwa całe gówno skończy, tak naprawdę. I wrócić do normalności, wrócić do chłopaków na salę, bo. Tego też mi niesamowicie brakuje. Staram się tutaj, kurczę, zrobię sobie jakiś tutaj fajny teren, więc czekam tylko teraz na No, worki, już tam połowę tego, co widzę. pozamawiałem.
Co? Mówię, widzę właśnie w okolicach Uuu, przyrody nie, właśnie. jest mocno fajnie swór terenu, więc reaktywuję teraz tam basenik z powrotem, więc mam tu swór terenu do, jak to się mówi, do ćwiczeń. Tylko Więc pozazdrościć. My w mieście no, więc musimy siedzieć no, tutaj i niestety pisa. znosić na razie miasto. No ale cóż, wytrzymamy, wytrzymaliśmy. Przeżyliśmy drugą wojnę, przeżyjemy i trzecią, i czwartą, także spokojnie. Żartuję oczywiście, wojnę z koronawirusem. No. Alan, Ale minęło wiesz, też, dwa. to też mnie odzwierciedli to, co wiesz, to adrenalinę, wiesz, z chłopakami na sali, nie? Więc No mówią, tak, to też jeszcze prawda. coś na więc Arek coś tam gadał, że się. A, właśnie, ktoś tam powiedział, że ja się wystraszyłem jego, kurwa, że ja zobaczyłem w jego oczach strach, czy że on zobaczył w moich oczach strach, że to na niego, że ten low kick, kurde, że uderzyłem go z pierwszym low kickiem i na niego to nie podziałało, a Boga zobaczył się przy 10. low kicku, to nie mógłby na tą nogę stanąć, więc mówię, że on zobaczył w moich oczach strach, absolutnie. Słuchaj, ja sparuję, ja mogę zobaczyć strach w oczach, jak wychodziłem do niejednej rundy z Jankiem Bachowiczem, czy z Damianem bardzo lubię robić sparingi, czy unikam jak wody z drugiej strony Daniela Mielewczuka, bo tego nie zna, kurde, wiesz, znaczenia, kurde, luźno sparing, on zawsze napierdziela cały, wiesz, mocno, ale mówię, lubię z niej robić, ja z takimi chłopakami też, wiesz, robię i nie widzę strachu, no to mówię, no to chcę się, kurde, Arka, wystraszyć, proszę ciebie. Więc też nikt nie pierdzieli głupot i się już nie napina, bo mówię, no, obudzę się w końcu i będę gotowy. To mówię, no, pokładam sobie to wszystko w głowie i naprawdę będzie dobrze. Naprawdę dam z siebie taką walkę, damy, z której będziecie na pewno zadowoleni. Może powinieneś wziąć lekcję marketingu u Marcina Najmana, który minęło 3 tygodnie, a Polska nie żyje niczym innym, jak walką Marcina Najmana, obroną obaleń, jego analizą tej walki, i wszyscy chcą z nim rozmawiać i zaprosić go. To jest być może sposób na to, że tak naprawdę nie można się bez faceta obyć, tak? On wziął na siebie ciężar medialny po tej gali. Nie. Wiesz, słuchaj, no ja zdaję z tego sobie, ja daję, zdaję sobie z tego świadomość, że na tyle co trenuję, no to dałem dupy, nie? Dałem dupy, nie będę to nic ukrywał. No, głowa nie zagrała, no ale no, nie będę się też powtarzał. No, tyle co żeśmy, kurwa, mieli nacisków z zewnątrz i mówię przez tą koronę. Niech się inni cieszą, zawodnicy, że to się w ogóle odbyło i zarobili fajne pieniądze, więc z tego też się cieszę. Ale mówię, no to nie jest tylko taki mój szczyt możliwości, nie jest mój szczyt, kurczę, zadowolenia, że tylko pieniądze się tam liczą. No mówię, ja teraz mogę wyjść za dużo mniejszą stawkę do tej walki, albo nawet i zrobić coś takiego, że zwycięzca zbiera wszystko, nie? Mogę też to zrobić, ale mówię, chcę po prostu dla samego siebie, żebym sam dobrze się z tym czuł i chcę, mówię, wyjść taką luźną głową. Wiesz, dzieciaczki się zaraz urodzą, nie będę miał żadnych obowiązków i tak dalej. Wrócę do domu, się cieszę z rodziną, którą już zakładam powoli. I to będzie mnie cieszyło, nie? Wiesz, nie, teraz to mówię, teraz wszystko, żeby się wszystko fajnie ułożyło, żeby dzieciaczki się zdrowo urodziły, to się dla mnie teraz liczy, nie? A No mówię, jak już to jest dzieciaczki będą. najważniejsze i w tym trudnym czasie, No. tak? I w tym trudnym czasie, gdzie mówię, Daga siedzi cały czas w domu, że pierdzielca w domu dostaje, że on chce wyjść, że chce iść do pracy z powrotem. Wiesz, i nie wiem, czy kurczę, albo jak ja zostawię na przykład 2-3 dni, to mi, wiesz, zminął, a co ja będę robiła? Zostawiasz mnie, się nudzi, wiesz. No ale. A kiedy jest termin urodzin? Wrzesień, październik, wiesz, to na pewno będą wcześniaki też, nie? Bo tak przeważnie bywa przy bliźniakach, że wcześniej się urodzą, ale to jakiś wrzesień, październik, nie? To jakieś 3 tygodnie, 2-3 tygodnie będzie już wiadomo, jaka płeć, No właśnie, bo to też więc jest będę dawał ważna informacje, no. informacja, także czekamy na tą informację. Alan, mam nadzieję, że przetrawisz tą porażkę spokojnie, że podejdziesz do tego rzeczowo, no Ale bo. widzisz, tyle czasu minęło, a ja dalej chodzę cały, A nie? no Dalej widzę cały to, chodzę. ja No, to siedzi to we obserwuję. mnie. Tak jak powiedziałem, Siedzi to. że cały czas widzę emocje, które buzują, no ale wiesz, trudno się też temu dziwić, tak? To, czy one by były, czy w jedną, czy w drugą stronę, to i tak one jeszcze by trzymały, tak? Tak, tak No, myślę, bo będą myślę, że siedzieć, wielu mówię. No. zawodników trzyma w tej chwili.
Słuchaj, no mi kurczę, wiesz, Daga też się mówi. Jesteś pierwszym w ogóle redaktorem, z którym wiesz, z którym rozmawiam, nie? Miło mi, Wiesz. miło. I mówię, no też pisali do mnie, czy zrobię wywiadu i tak dalej. No nie chciałem w końcu, bo Ale to też siedziało to ze do głowy, względu na dalej to, że siedzi. się dobrze znamy, że się spotykamy, rozmawiamy gdzieś, zawsze jest No inna tak, no. interakcja, tak? To też No sobie cenię te też dlatego. relacje. Dużo osób mówi, nie chciało, w końcu się odważyłem, napisałeś, czy zrobimy i mówię, no napisałem, w końcu się odważyłem. Co, no, siedzieć teraz, tylko czekać i jak się to skończy, tak jak mówię, no. Słuchaj, cieszę się, że Fajnie, wszystko fajnie, się skończyło. fajnie. Dzieciaki dadzą ci power i dadzą ci popalić. Myślę, że nie gorzej, nie lepiej niż Arek Tańcula. To Arek będzie mógł, powiedzmy, to Arek to w ogóle spadnie gdzieś na dalszy plan i każdy, kto przeszedł już, to już wie, co to jest. Także spokojnie, wiemy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to jest teraz w tej chwili priorytet, żeby jednak wszystko było z tej strony w jak najlepszym porządku. Cieszę się, że mogłem z tobą porozmawiać, Alan. No i co? Trzymam kciuki, czekamy na dobre informacje, tak? Czyli płeć, a potem, Fajnie. że wracasz do treningu. Ja już mówię. Ja, tak jak raz, wiesz co? Dzisiaj zrobiłem pierwszy trening od tej od walki. Dzisiaj zrobiłem pierwszy trening od walki, nie? Jak Siedziałem w samopoczucie? pierwszym tu. I Słucham? dobrze? I dobrze jest? Dobrze, no wiesz, powiedz, że trochę tlenu brakowało, bo nawet lasu, mam piękny las. Kurde, znacie, jak ja mam w ogóle okolice tutaj. Tam mam piękny las, o tam, nie? Wszystko na górze, to jest piękny las, ale od poniedziałku w końcu go otwierają, więc wracam do biegania sobie. Już nie mogę się doczekać. Niekiedy sobie biegnę do lasu i pobiegam sobie słuchawki, ulubiona muzyka na uszach i chcę pobiegać w końcu. To bardzo dziękuję Ci za wywiad. Jesteśmy na łączach. Pozdrów Dobra. żonę, pozdrów małżonkę, życzę jej zdrowia. Uważajcie na siebie bardzo mocno, bo w tej chwili to jest naprawdę najtrudniejszy czas dla wszystkich, a dla Was szczególnie, jeśli chodzi o taką sytuację z dzieciakami. I bardzo Ci dziękuję za wywiad, że zechciałeś, bo tak jak Dziękuję bardzo. powiedziałem, chciałem z Tobą taki normalny, merytoryczny wywiad zrobić. Powiedziałeś to, co chciałeś powiedzieć i cieszę się, że to powiedziałeś. No, A myślę, że mówię, fani no. zrozumieją. Mam nadzieję, że teraz parę słów do fanów powiem. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, jaka presja tam ciążyła, to co tutaj opowiedziałem i tak dalej. I mówię, no. Mam nadzieję, że dacie mi szansę, nie będziecie mi skreślać jeszcze. I obiecuję, naprawdę obiecuję, że wrócę silniejszy i dajcie mi tylko chwilę czasu, żebym to wszystko poukładał w głowie, a na pewno będzie zajebiście. Będę dawał walki jak kiedyś, nie? Alanik Kwieciński. Trzymajcie się. Alanik zawsze Trzymajcie w się formie. mordeczki. Kocham Dziękuję was bardzo. i Trzymaj się. trzymajcie się No, pewnie cześć. kciuki. Dziękuję za wywiad. Na razie, trzymajcie się, hej.